Dziś odwiedzę miasto, w którym zachowało się wiele pamiątek po dawnej, wielokulturowej Rzeczypospolitej. To stolica Podlasia, niczym Rzym rozciągająca się na siedmiu wzgórzach. Tu od wieków żyli obok siebie w zgodzie przedstawiciele wszystkich wielkich religii. Jestem w Białymstoku, mieście, gdzie zrodziła się idea uniwersalnego, wspólnego dla wielu narodów języka Esperanto. W centrum Białegostoku wznosi się monumentalna wielka brama przypominająca łuk triumfalny. To pamiątka z czasów, kiedy miasto było prywatne i należało do magnackiego rodu Branickich. Wystawne wrota prowadzą do Pałacu Możnowładców, a na szczycie budowli znajduje się złoty gryf, herbowy symbol rodziny Branickich. Brama Wielka to jeden z najcenniejszych zabytków Białegostoku. Cudem uniknął zniszczeń podczas kolejnych wojennych pożóg. Podobno pierwszy szkic bramy wykonał sam król August II Mocny, który w 1726 roku spędził wiele tygodni w Pałacu Branickich. Za pełną przepychu bramą ciągnie się dziedziniec wstępny. Do Pałacu Branickich przejścia bronią już tylko symbolicznie dwie statuły Herkulesa. Przechodząc między nimi znajdujemy się w sercu magnackiego Białegostoku, na dziedzińcu paradnym, przed Pałacem Branickich. Pełen przepychu pałac nazywano Wersalem Podlasia. W czasach swojej świetności zachwycał królów i carów. Dziś jest jedną z najlepiej zachowanych magnackich rezydencji epoki saskiej w Polsce, która słynie również z pięknych barokowych ogrodów. Ogrody stanowią przedłużenie barokowej architektury pałacu. Rozmieszczono je na dwóch poziomach. Górny, bliżej pałacu, jest w stylu francuskim. Ma partery dywanowe ze strzyżonego bukszpanu. Zdobią go liczne rzeźby. Dolny ogród w charakterze parku angielskiego jest bardziej swobodny i naturalny. Działalność budowlana Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku nie ograniczała się jedynie do rodowej rezydencji. Hetman polecił również przebudowę miasta zgodnie z francuskimi i saskimi wzorami. To z tych czasów pochodzi znajdujący się w środku rynku kościuszki późnobarokowy ratusz. Główny plac Białegostoku ma niecodzienny kształt wydłużonego trójkąta. To echo z czasów, kiedy w środku dawnej wsi krzyżowały się trzy drogi. Tu na Podlasiu napotykamy różne religie i nacje. Poznajemy ich tradycje i obyczaje. Turystów do Białegostoku przyciąga również bogactwo przyrody. Mi invidia vin al Białystok. Zapraszam do Białegostoku, ojczyzny Esperanto. W centrum Białegostoku znajduje się pomnik jednego z najwybitniejszych mieszkańców. To po pierwsze Piłsudskiego.